Kilka rzeczy zaintrygowało mnie w twoim liście. Jeżeli nie chcesz, to nie odpowiadaj. Mhm, dobra. Piszesz, że masz 19 lat i od 5 lat mieszkasz sama. Moja mama wyjechała już prawie 6 lat temu za granicę i tam ogólnie mieszka i pracuje. A ze względu na to, że z ojcem nie mam kontaktu, bo nas zostawił, musiałam sobie jakoś radzić sama, tak? Bo nie miałam za bardzo nikogo, tylko dziadków. Jeżeli miałam jakiś problem, to zawsze mogłam się do nich zgłosić, ale jestem taką osobą, że radzę sobie z problemami raczej sama, bo nie lubię angażować innych ludzi. Uważam się za bardzo dojrzałą osobę, mimo swojego wieku. Naprawdę, tyle co ja w życiu przeszłam, to... Można wiedzieć co? Jeżeli nie chcesz, to nie. Nie płacz. Szkoda łez. Nie denerwuj się, słuchaj. Nie denerwuj się. Co się stało? No nie denerwuj się, ej. Nie, dobra. No nie denerwuj się. Co się stało? Chodź, nie przejmuj się. Nie wiem, co mam powiedzieć. Rozwaliła mnie ta sytuacja.